Witam serdecznie szczęść Boże. Nie lansuj się na Chrystusie, nie lansuj się na Jezusie, tylko się nawróć. To jest tytuł dzisiejszego odcinka. Dlaczego taki tytuł? Zajrzyjmy do słowa Bożego. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników. I był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę. To takie drzewo. Aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. I tutaj postawmy przecinek. Kim jest Zacheusz? Przyjrzyjmy się temu człowiekowi, bo to jest bardzo ważny człowiek. To jest chodzący lider, charyzmatyk. Dlaczego? Zobaczcie. Po pierwsze, jest zwierzchnikiem celników. Jeśli celnicy wybierali swojego zwierzchnika, to wybrali go akurat. I pewnie nie na próżno, bo On miał coś w sobie. Miał coś w sobie takiego, czego wszyscy nie, nie mają. Zobaczcie, On potrafi się zachować w takiej sytuacji, wydawałoby się beznadziejnej. Nie może spełnić swoich pragnień, nie może zobaczyć Jezusa. To nie jest dla Niego problem. Znalazł drzewo. Zanim znalazł to drzewo, to wpadł na pomysł, żeby wejść na to drzewo. Kto wpadł na taki pomysł? Ilu wpadło na taki pomysł? Czy tylko Zacheusz był niskiego wzrostu? Przecież każdy mógł wejść na to drzewo. Każdy mógł przewidzieć to, że Jezus przy... pójdzie tamtędy, akurat koło tego drzewa. To jest wizjoner, to jest charyzmatyk, to jest lider, urodzony lider, chociaż niskiego wzrostu, to jednak bardzo bogaty i ty... nie tylko w kasę, ale także w talenty, w umiejętności. On ma to w sobie. Są tacy ludzie, którzy potrafią zobaczyć to, czego inni nie widzą. I właśnie to jest taki człowiek, to jest Zacheusz. Jego imię brzmi: Czysty. Czysty Zacheusz. Wszedł na drzewo. I rzeczywiście stało się to, co, się, to, co przewidział. Jezus przeszedł akurat tamtędy i się nawet zatrzymał. I jest napisane, że spojrzał w górę. Znacie takie fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie Jezus patrzy w górę? Są takie fragmenty. Kiedy Jezus łamał chleb i rozmnażał ten chleb, to spojrzał w górę i rozmawiał z Ojcem. To są właśnie te momenty. Ojciec jest zawsze wyżej. Ojciec jest w niebie. Zacheusz jest tam wysoko. I to jest bardzo niebezpieczne miejsce dla Zacheusza. Dlatego właśnie ten tytuł: Nie lansuj się na Jezusie. Bo zobaczcie, nie tylko Jezus zobaczył Zacheusza. Tego niskiego Zacheusza. Także inni go zobaczyli. Inni zobaczyli go przez to, że Jezus go zobaczył. I Jezus mówi: zejdź prędko, prędko złaś stamtąd. To jest niebezpieczne miejsce. Ty tam nie możesz siedzieć. Ty powinieneś zejść stamtąd prędko. Jest napisane, że szed, szedł z pośpiechem. Ale nie każdy charyzmatyk chce zejść z pośpiechem, właśnie z tego miejsca, gdzie nie powinien być. I często na Jezusie się lansujemy. Więc trzeba to drzewo ściąć. No i często jak się te drzewa ścina, no to później jest wielki, wielk, wielk, wielki problem, wielki żal. Dlaczego mnie już nikt nie podziwia, nie? Dlaczego straciłem tą no tą posługę? Dlaczego. Już mnie nikt nie słucha, bo może Jezus właśnie próbował cię zdjąć z tego drzewa, złaść stamtąd. To nie jest dla ciebie miejsce. Jesteś teraz w centrum uwagi. Wielu charyzmatyków właśnie lubi być w centrum uwagi i robią wszystko, żeby było jak najdłużej to, jak najdłużej to trwało, żeby być w centrum uwagi. Jezus jest najważniejszy. Tak, Jezus jest najważniejszy. Więc złaść stamtąd. No, ale przecież, dzięki temu, że ja jestem na tej górze, na tym, na tym drzewie, tam na tej wysokości, to inni mogą patrzeć też na Jezusa, nie? nie? Nie, 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 to nie ma być tak. Masz zejść samtąd szybko, bo to jeszcze nie jest nawrócenie. To, że ty wszedłeś tam na górę, to okej, okay, to jest fajne. Masz talenty super, ekstra. Ale tam stamtąd jak najszybciej. Bo to nie jest nawrócenie. No są tacy charyzmatycy, którzy. Jak głoszą świadectwo, to bardziej w tym świadectwie jest mowa o tym, co oni złego robili. Jakby tak posłuchać, to naprawdę pysznią się nawet tym, że byłem tam, robiłem to. Takie rzeczy robiłem, i takie rzeczy robiłem, i jeszcze takie złe rzeczy robiłem, i jeszcze taki uśmiech pojawia się na twarzy takiego człowieka. To jest właśnie Zacheusz, który jeszcze siedzi na Sykomorze. I wszyscy go widzą. Wszyscy widzą go, że Jezus go zobaczył, że Jezus go dotknął swoim wzrokiem. A wiecie, że Jezus ma taki wzrok, że jak dotyka tym swoim wzrokiem, to naprawdę to jest takie głębokie doświadczenie. Jest takie mocne doświadczenie, i ono jest dobre, ale złaś stamtąd szybko, prędko i szybko do domu już do domu. Do domu i, i robimy ucztę, ale tu nie chodzi tylko o samą ucztę. Tu chodzi też o to, co zrobił Zacheusz. Stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogoś. Czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. On się nawrócił, ale nie tylko słowami, ale także czynami. On oddał to, co ukradł. I to nawet poczwórnie oddaje to, co nie, nie powinno do niego należeć. To nie jest coś takiego, że wiecie, że mam, mam połowę majątku, to oddam tę połowę majątku, drugą połowę mogę sobie zatrzymać, wystarczy mi do końca życia. To nie chodzi o to, żeby ludzie go jakoś tak wywyższyli. O, jemu już na tym nie zależy, bo on zszedł już z tej sykomory. On już nie chce wchodzić na sykomorę. On, on dobrze się czuje na ziemi, wśród takich zwyczajnych posług u siebie. A my często nie potrafimy być u siebie, przybywać u siebie. Musimy, muszę gdzieś pojechać, muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić dla Jezusa, dla wspólnoty, muszę coś nagrać. Ostatnio miałem coś takiego, takie pokusy, że ja muszę coś zrobić, muszę zrobić coś takiego, żeby ktoś to zobaczył. I mówię, Panie Boże, czy ty mi na to błogosławisz? Nie, ale dlaczego? Przecież jak ja zrobię coś dla ciebie, dla ciebie tak, że inni to zobaczą, to ty wtedy będziesz normalnie przyjęty, nie? A może to ja byłbym przyjęty. Może to ja stałbym się gwiazdą numer jeden. Oczywiście, Jezus też, ale, ale może to ja bardziej bym się wylansował, bo może jestem niskiego wzrostu, może gdzieś tam mam jakieś kompleksy, niezauważenia. Przecież tyle się staram dla Pana Boga i chciałbym zmienić ten świat, ale jakoś się nie udaje, nie? To jak coś zrobię takiego ekstra, takiego, wiecie, no nie każdy wchodzi na sykomorę, no. Zrobię coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. O, może tak powinienem powiedzieć. Złaś stamtąd. Prędko, złaś stamtąd prędko. I zacznij się nawracać. Bo to nie jest jeszcze nawrócenie, że Ty tam wlazłeś na tą sykomorę. To jest fajne, to jest ciekawe, ok. Być może też dlatego Jezus go zobaczył. Chociaż wątpię w to, Jezus widzi każdego z nas, a szczególnie tą wdowę. Która wrzuciła niby najmniej ze wszystkich, a jednak najwięcej, bo wszystko wrzuciła. Jezus ma sokoli wzrok, potrafi dojrzeć to, co jest najmniejsze, a jest to, z serca wypływa, z tej miłości. Złaź prędko z tej sykomory. Nie, nie rób czegoś dla Boga, tylko rób to z Bogiem. Bo możesz zrobić sobie krzywdę, sobie jeszcze innym, bo przecież nie jesteś doskonały. Na Sykomorę może wejść ktoś, kto jest doskonały. Jezus wszedł na Sykomorę. Oczywiście, wiadomo, że to jest krzyż. Właśnie z Sykomory czyniono krzyż. I Jezus wszedł na ten krzyż, został wywyższony na ziemię i przyciągnął do siebie wszystkich. Odkupił cały świat. I teraz trzeba przyjąć to odkupienie, przyjąć to zbawienie, zrobić coś od siebie, nawrócić się. Ale nie tak, żeby wszyscy widzieli. Nawróć się tak, żeby widział to Pan. Żebyś nie był obłudnikiem, jak to działo się w przypadku faryzeuszów, że oni robili coś pod publikę, pod publikę tak, żeby in, inni ich zauważyli. Dlatego Jezus mówi, zejdź szybko z tej sykomory, bo, bo staniesz się faryzeuszem. Staniesz się podobny do nich. Będziesz robił coś na pokaz. I tak, taka pułapka, taka pokusa leży u stóp każdego charyzmatyka. Zrobię coś dla Boga. Ale takiego wow! Bez względu na pieniądze, wydamy kupę kasy, żebyśmy zrobili jeden show. Tak, żeby zobaczyli nas i Jezusa przy okazji też. Oczywiście, Jezusa też. Nie. Zejdź prędko, złaś tam I idziemy do Ciebie do domu, do Twojej izdebki. Oczywiście On nie miał izdebki. Jego dom pewnie był gigantyczny. Wyróżniał się od innych domów, ale to jednak był Jego dom. I tam poszli, i tam, żeby nikt nie widział, albo przynajmniej nie wszyscy, doszło do, do, do tego nawrócenia. Nie, tam na górze na tej sykomorze. Przecież mogłoby się to wydarzyć tam. Sieć na tej sykomorze i teraz ogłoś wszystkim, że oddajesz połowę majątku. Ludzie, ludzie, oddaję połowę majątku. Bo mam jeszcze drugą, nie? No ta druga mi wystarczy, ale przy okazji wszyscy mnie widzą. Wszyscy na mnie patrzą, a ja jestem takiego niskiego wzrostu. Wreszcie jestem dostrzeżony. Mam więcej lajków niż Znany ksiądz, albo ktoś tam. Rozumiecie, o co chodzi? Zejdźmy z tej sykomory, a Jezus nam pokaże, co jest naszą sykomorą. I pogódźmy się z tym, że trzeba zejść z tej sykomory. Trzeba oddać to, co, co jest takie niebiańskie, takie większe, wyższe. Nie, trzeba przyjąć to, co jest ziemskie, to, co, to, co jest takie marne, to, co jest takim prochem. No bo jesteśmy prochem, jesteśmy marni i powinniśmy do tego wrócić. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. I tam szukajmy też, też, też tej łaski. W nawróceniu, w posypaniu głowy popiołem. Tak, nawracam się, skrzywdziłem jednego, drugiego, trzeciego człowieka. Może już nawet nie pamiętam. Oddaję, oddaję poczwórnie. Złażę z piedestału. Za dużo już tam przebywałem. Już nie chcę być tym zwierzchnikiem, który panuje nad innymi. Teraz chcę być niżej. Chcę, chcę usiąść u stóp Chrystusa i słuchać Go jak Maria. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że wytrwaliście dotąd. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam. Muzyka